No, witam Was. Zapowiadałem, że będziemy testowali dwie stacje lutownicze, które określiłbym jako combo. Dlaczego? Obie posiadają sobie Hot Air oraz lutownicę, że tak powiem, standardową. Tutaj leżą przede mną dwa pudełeczka przysłane do mnie przez firmę Diolut. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy model, żeby było widać. Może tak. 995D+. A drugie pudełko to model 852D+. Otwórzmy te pudełeczka, może po jednym oczywiście, i zobaczymy, co otrzymujemy w komplecie od producenta. Firma Diolut jest przedstawicielem producenta chińskiego, tak więc towar, że tak powiem, mamy praktycznie z pierwszej ręki. A więc tak, otwieramy teraz 995. Instrukcja operatorska oraz instrukcja w języku polskim. Tutaj właśnie widzicie nasz dostawca, że tak powiem. Rzucimy sobie okiem, jak to mniej więcej wygląda. No, wyjmijmy i zobaczmy, co mieści się wewnątrz. Więc tak, podstawka pod kolbę, uchwyt na rolkę z cyną, który już znacie, stacja bazowa, czyli tutaj sobie ustawiamy wszelkie wymagania nasze. Patrzmy dalej. Końcówki do hota i coś, czego nie miałem na przykład w dotychczasowej. Zobaczcie, tu mamy dość wąskie dysze, ale tutaj mamy dyszę kwadratową. Przewód zasilający. Tu jakiś plastik. Aha, to jest taka przystawka jakby, którą montujemy do podważania układów. Chodzi o to, żeby nie ciągnąć ich zbyt silno, to jest sprężynujące. I wtedy z lekką siłą od dołu możemy unosić układ, nie obawiając się, że oderwiemy ścieżki. Tutaj kolba. Spróbujmy zobaczyć, jak tutaj będzie wyglądała wymiana grotu. Groty wyglądają mi na standardowe 9.00, ale zaraz sobie to zweryfikujemy, bo tych grotów 900 akurat posiadam dość sporą ilość. A tutaj mamy naszego hota. Taka jest wtyczka. Tutaj wylot z głowicy. No i podejrzewam, że na 100% w środku jest wentylator do nawiewu i nagrzewnica będzie gdzieś tutaj. To mamy zestaw numer 1 i jego na razie odłożymy. Stacja, jak widzicie, jest stosunkowo niewielka, bo tutaj ten blok elektroniki jest całkiem rozsądny. Pobór mocy maksymalny to 750 W. Odłóżmy ją i zobaczmy na tą drugą. Chowamy w całości.
Później to wszystko zmontujemy, bo musimy je porównać. Tak więc by to miało sens. Tu jest druga. I tym razem jest to model 852D+. Również otwieramy. Znowu instrukcja obsługi. W języku polskim oczywiście. W języku angielskim. I tu jeszcze taka dokładka odnośnie bezpiecznego użytkowania. Czekajcie, podniosę trochę do góry może. I obrócimy. Dobrze, otwieramy. No ta jest zdecydowanie większa. Znowu mamy element do unoszenia. Jest i kolba. Zobaczmy. Rzućmy tak z grubsza okiem. No też chyba groty 900. Aczkolwiek tu już widzę, powiem wam szczerze, pewną różnicę. Tutaj mamy niby standardowo zwykłą kolbę. Podstawka pod kolbę tą, którą będę nazywał zwykłą. Znowu końcówki, tym razem kwadratu nie ma. Podstawka pod drugą. A tutaj serce urządzenia. No jest to już kawał potworka. Odłożymy sobie pudełko tam. Tak nam to wygląda. I tutaj już spójrzcie. Mamy rozwiązany temat w ten sposób, że to jest sama dysza wylotowa. Tu normalnie jest gumowy wąż. Tak więc same układy wentylatorów mieszczą się w urządzeniu. Wyjmiemy sobie to. Na razie na ziemię. Tutaj mamy załączanie hota, a tutaj stacji zwykłej. Regulacja temperatury. Może czekajcie, ja to wrócę. Będzie więcej widać. O. Tu jest regulacja przepływu powietrza. Temperatura. A tutaj do zwykłej grzałki. Tu mamy oba wskaźniki. Spróbujmy wymyśleć, jak to poskładać. Ja się tym zajmę i za chwilę do was wrócę. Tak więc dobrze, nie myliłem się. Groty pasują faktycznie z serii 900. Tu akurat moja kolekcja, bo ja wcześniej korzystałem zawsze z tego typu grotów. Taki grot otrzymujecie z nią w komplecie. Jest to cienka szpilka. Odłożymy go sobie tutaj na bok. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamontować taki nożowy. Taki pogrubiany. Tutaj mówię, to akurat moja kolekcja. Takie poczerniane szpilki. Takie. Tak więc wybór jest naprawdę bardzo bogaty, gięty. Ja to bez problemu kupowałem sobie do wcześniejszego urządzenia.
Ten grot, który tu był, zostawimy na razie w spokoju. Spróbujemy założyć jakiś nożyk. Może nawet jakiś używany wezmę. Już taki pobielony. I zobaczmy, jak nam to pasuje. No, jak widzicie, idealnie. Uwaga, przesunę troszkę. No i tu mamy podstawkę. Ten oryginał na razie odłożę na bok i schowamy całą resztę. Czyli co? Włączamy. Włącznik główny zasilania znajduje się z tyłu. Jak widzicie, wszystko śpi. Pokazuje nam tylko, że jest gotowe do pracy. Najpierw spróbujemy włączyć część lutującą. Czyli to jest ta grzałeczka. Zobaczcie tempo narastania temperatury. Ustawiono na 100 stopni. Jedziemy w górę. 254. I za chwilkę powinniśmy widzieć grzanie. W momencie, kiedy kontrolka się nie świeciła, stacja czekała aż po... Ustawimy sobie dokładnie temperaturę, taką jak nas interesuje. I w tej chwili miganie oznacza załączanie zasilania, aby dogrzewać i utrzymywać nam temperaturę na stałym poziomie. Jest cieplutko. Odkładamy sobie to. Wygaszamy, ale jeszcze zobaczmy szybkość opadania temperatury. Jak widzicie, jest dość, że tak powiem, szybko reaguje na zmiany. Stanęła na 168 i już ponownie stabilizuje temperaturę. Dobrze. Ten temat mamy przetestowany. Zobaczmy hota. Damy go na początek na 100 stopni i na połowę prędkości nawiewu. Tak to działa, jeśli chodzi o głośność. Ten kompresorek sobie tam pracuje. Ona nam tutaj cały czas dmucha. No i zobaczmy, jak zwiększymy sobie przepływ powietrza. No, różnica jest wyczuwalna wyraźnie. No i podnieśmy temperaturę, załóżmy, do naszych 250. Jest i trzyma. I teraz, jeśli nie mieliście hota, to jest rzecz, którą warto wiedzieć. Zobaczcie, wyłączę ją. Kompresor nie gaśnie. I tak ma być. Dlaczego? Ona w tej chwili wystudza naszą kolbę i zezwoli na wyłączenie kompresora dopiero gdy uzna, że temperatura zeszła do poziomu bezpiecznego, aby nie stopić nam rączki. Ładnie to tutaj widać. Żebyście się nie zastanawiali, tym wężem leci tylko i wyłącznie zimne powietrze. Także on się nie nagrzewa. To tutaj nie ma żadnych czarów na kiju, że a co będzie, jak się stopi? Skąd ja wezmę taki wężyk, który wytrzyma temperaturę? Nie, ten wężyk jest zimny. Tu leci samo powietrze. Wewnątrz tego węża idzie przewód zasilający grzałkę i grzałka mieści się już w samej kolbie. No i tak to jest mocowane. Już tutaj. No i stacja jest ponownie gotowa. Tutaj mamy ją ciepłą, no ale to tak ma być. Tylko temperatura jest już na tyle obniżona, aby nie zagrażało nam stopienie rączki. Dobrze, złożymy teraz drugą. Dobrze, słuchajcie, uruchomiłem drugą stację. Również włącznik jest umiejscowiony z tyłu zasilania. I teraz tak. Wydawałoby się, że trochę mało pokrętę jak do tylu funkcji, ale nic bardziej mylnego. Tak więc, załączmy hota.
I teraz mamy tak. Wyłączone i nie działa. O co chodzi? W momencie, kiedy go ściągamy z uchwytu, aktywuje się on automatycznie. Odkładamy. Widzicie, co się dzieje? Przechodzi do trybu wystudzania. Chodzi o to, żeby nie było konieczności pamiętania za każdym razem włącz-wyłącz. Natomiast teraz tak. Jeżeli teraz kręcimy, tutaj widzicie, przesuwa nam się prędkość obrotowa wentylatora. Wentylator w tym wypadku mieści się tutaj w rączce. Więc ustawiamy sobie prędkość, naciskamy przycisk i ustawiamy sobie temperaturę, jaka nas interesuje. Czyli załóżmy tam to, nie wiem, 340 stopni. Możemy co jeszcze zrobić? Manualnie sobie załączyć i w tej chwili ona się nie wystudza, tylko cały czas trzyma. Reguluje prędkość. Tutaj to słoneczko jakby pokazuje, kiedy to jest dogrzewanie. Przełączamy się na automat. I już w tej chwili włączyło się wystudzanie. Kolejna rzecz, którą możemy przełączyć, stopnie Celsjusza na Fahrenheita. Tutaj widzicie to? To jest to, teraz damy jej się wystudzić. Nawet jak ją wyłączę, to w tym momencie wystudzanie trwa, ale ja uruchomiłem w tej chwili drugą stację. Ona się dogrzewa. Czekajcie, jesteśmy na dolnej. Tu nam miga soldering, czyli temperatura grzałki w drugiej kolbie. Tutaj mamy czas uśpienia. Tu pod moim palcem. Czyli w jakim czasie ma nastąpić automatyczne wystudzanie tamtej. Ta się wyłączyła, ponieważ temperatura spadła do tak zwanej bezpiecznej. No i tutaj mamy teraz regulację temperatury na lutownicy kolbowej. Tutaj mamy ustawione programy. O, czekajcie. Aha, jestem. O. I tutaj te trzy przyciski możemy zaprogramować sobie stałe temperatury. Zobaczcie, tu mamy 384, 350 i tu chyba było 400. Także te temperatury są, że tak powiem, programowalne. No ale tyle gadania, na razie wam tylko pokazałem, jak to wygląda. Ja przygotuję sobie jakieś płytki i myślę, że polutujemy tym sprzętem coś. A tutaj oczywiście uchwyt na rolkę z cyną. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze, zwróćcie uwagę, druciki miedziane do oczyszczania grotu. Gdybyśmy spojrzeli, czekajcie, o, tutaj, tu jest pudełeczko z kalafonią, także też można sobie to wykorzystywać. Standardowo, tak jak po tamtej, mamy jeden grot, ale tu włożyłem kilka tych moich, żeby wam pokazać, taki patent jest, że tu mamy miejsce przygotowane na groty zapasowe. No i oczywiście gąbka do lutowania. Czy coś ponadto? Na tą chwilę nic. Polutuję i podzielę się z wami opinią. Na razie. Ta mi się podoba bardziej. Dlaczego? Przede wszystkim gabarytowo. Jak mamy niewielkie biurko, no to niestety tamta jest dużo większa, a tu możemy sobie do tego stopnia zrobić, że nawet i po odkręceniu części na rolkę możemy postawić na tym ewentualnie. To już zależy, jak organizujecie sobie stanowisko pracy, jak macie z miejscem. Z kolei dzięki temu, że tutaj jest ta rolka przykręcona,
mamy kolejną stabilizację, że to nam się nie przewróci. Rolkę możemy przykręcić oczywiście również po drugiej stronie. Tak samo jak tutaj kolbę, możemy również tą hota, możemy również zamocować z drugiej strony. I jak tak jak wspomniałem, ma on wbudowany ten automat, który zapewnia nam to, że się to nam włącza i wyłącza. Dobrze, wrócimy do tematu, jak będę przygotowany do jakichś grubszych testów już. No więc słuchajcie, nadszedł czas na próby naszych stacji. Ja tu już parę elementów wylutowałem. Przygotowałem kilka płytek, to są takie badziewia na dobrą sprawę do wrzucenia to miało iść, ale do naszych eksperymentów myślę, że będzie to jak znalazł. Na początek stacja 852D+. Załączam hota. Jak słyszycie, kompresor zaczął pracować. Poczekajmy, aż uzyskamy temperaturę. Odrzucimy odrobinę topnika. 1. O, załóżmy, wyjmiemy te 2. O, może jeszcze ten stabilizator. No i próbujmy to grzać. Zaczniemy może od stabilizatora. Płytka jest dwustronna. Temperaturę już mamy ustawioną 380, bo to jest już cyna bezołowiowa. No i nagrzewamy. Najlepiej byłoby to oczywiście umieścić na podgrzewaczu, żeby temperatura nam jeszcze od dołu szła. No ale zakładamy, że ktoś potrzebuje okazyjnie coś wylutować, nie posiada podgrzewacza. Oczywiście równie dobrą metodą byłoby dorzucenie zwykłej cyny. Jak widzicie, zabieg poszedł bardzo sprawnie. Spróbujemy teraz ten układzik mały tutaj. Może troszkę obrócę. Na co warto zwracać uwagę? Żebyście sobie nie ustawili zbyt dużego nawiewu. Dlaczego? Możemy pozmuchiwać sąsiednie elementy. Wyjęty. Kolejne. Jak widzicie, jest tutaj wokół drobnica i nie chcielibyśmy, żeby ona nam podlatywała. Jak widzicie, praca tą stacją jest bardzo przyjemna. Nie mamy nic poobrywanego dookoła, potopionego. Damy mu jeszcze chwilkę. No jak zawsze telefon przeszkadza w najmniej odpowiednim momencie, no ale spróbujmy dalej. Może jeszcze wyjmiemy tutaj tego. Płytkę mieliśmy już troszkę podgrzaną, ale niestety na pewno nam się przestudziła. O, widzicie? Zrobiłem to, co jest błędem. Poruszyłem kondensatorem. Także trzeba tutaj dość ostrożnie. Zeszło, ścieżki żadne nie oberwane. Jak już tak idziemy za ciosem, to jeszcze jeden wytargamy. Tak jak mówię, ta płytka jest to dawca, który idzie do skasowania. Dobra, nie ma chyba co się pastwić nad nią. Jak widzicie, jeśli chodzi o pracę urządzenia, bardzo przyjemnie. Słyszycie tutaj tylko to buczenie kompresora. Ja ją w tej chwili zgasiłem. To, co wspomniałem wcześniej, ona cały czas mimo to pracuje. Wystudza nam kolbę, żeby się tam nic nie stopiło. Dobra, to już w zasadzie będzie złom. I może ja pójdę po drugą, zobaczymy, jak ona się zachowa. No słuchajcie, teraz stacja Jucha 995D+. Spróbujemy płytkę, mamy taką samą jak poprzednio. Spróbujemy tutaj coś wylutowywać, przekonamy się, jak ta się spisze.
Rzucam topnik. No i próbujmy. Jak widzicie, też całkiem fajnie. Może tą kostkę. Schodzi nam to jak masło. Tak więc praca jedną i drugą jest, szczerze powiedziawszy, przyjemnością, jeśli chodzi o takie właśnie rzeczy typu montaż technologii SMD. Nie nawiedzam się tutaj specjalnie, żeby dbać o pozostałe elementy, ponieważ tak jak wspomniałem, ta płytka już ma przyszłość tylko w utylizacji. A spróbujmy jeszcze tego. Nie wiem, czy przypadkiem nie będzie klejone od dołu, no ale najwyżej nie wyjdzie. Nie będziemy walczyć z nim. Zdjęty. Co prawda z całym towarzystwem, ale dałem za duży nawiew i nagrzewa mi się zbyt duża powierzchnia. Spróbujemy teraz dać mały. Prawdę mówiąc, powiem wam szczerze, że bardzo mało korzystam z hota, ponieważ no, przy wzmacniaczach raczej nie ma takowej potrzeby. Aczkolwiek dobrze jest mieć, nie ma co ukrywać tutaj. Teraz dałem malutki nawiew, tak żeby nic nie pozmuchiwać, zaraz zobaczymy. O, tak to mniej więcej powinno wyglądać od samego początku. Tu mamy jeszcze jeden, który możemy spróbować wyjąć. Też wokół niego mamy kondensatory i rezystory. Teraz zobaczymy. Tak samo jedna rzecz. Przy takim czymś dobrze jest osłonić plastikowe elementy, żeby ich nie potopić. Ja tutaj w tej chwili się tym kompletnie nie przejmuję. Ale gdyby to było coś, co mam naprawiać, to na pewno zabezpieczyłbym to. Co jeszcze? No nie wiem, czy tą dyszą damy radę. Ale zobaczmy. Jest to układ od dekodera MPG.
zdjęcy. Tak więc, jak widzicie, da się. Troszkę tego powyciągałem. Tak prawdę mówiąc, z tej płytki to jeszcze wyjmę te dwa tranzystory i zasadniczo to byłoby tyle. Jeśli chodzi o te stacje, powiem wam tak, same, że tak powiem, standardowe kolby spisują się fajnie, ponieważ miałem okazję potestować i tą, i ten drugi model, czyli 852D+. Jeśli chodzi o same lutownice zwykłe, można powiedzieć, że są praktycznie takie same. Groty również to samo nam wchodzi. Lutuje się tym dość przyjemnie, kontrola temperatury jest fajna. Jeśli chodzi o hoty, również oba się spisują prawidłowo. Nie mam do nich zastrzeżeń. Jedyną przewagą dla 995D+ jest to, że jest po prostu mniejsza, no gabaryty. Ale zasadniczo chyba to jest tylko tyle. Więc mogę wam je obie polecić z czystym sumieniem.